Witam się z Wami po raz pierwszy na tym kanale z mojego nowego domu chociaż właściwie starego bo po prostu wróciłam do rodziców opowiem Wam dlaczego i pokażę Wam jak wygląda teraz miejsce, gdzie mieszkam dawno mnie tutaj nie było mam nadzieję, że mi to wybaczycie ale ostatnie miesiące totalnie nie miałam głowy do nagrywania skupiałam się na tym, żeby poczuć się lepiej żeby pracować, żeby spędzać czas z bliskimi i wyszło mi to bardzo na dobre, ale już czuję, że chcę tutaj wrócić na YouTube, że chcę nagrywać, pokazywać wam fajne rzeczy, więc oto jestem. I dzisiaj powiem wam, co się działo, i um, no zacznijmy już po prostu. Wyprowadziłam się z Warszawy już dwa miesiące temu, co mogliście w sumie zobaczyć i usłyszeć już w poprzednim filmie, ale nie powiedziałam wam dlaczego. I tak naprawdę nie ma jednego powodu. I jednej odpowiedzi, która by na pewno wyjaśniała to w 100%. procentach. Ja już od kilku miesięcy, co mogliście zobaczyć na Instagramie, co także mówiłam w tym poprzednim filmie, nie czułam się dobrze. Po prostu ta Warszawa strasznie mnie przytłoczyła. Nie czułam się tam dobrze, nie czułam się tam sobą. To nie było już to, co było na początku. I nawet po przeprowadzce myślałam, że to mieszkanie da mi tak dużo radości, że będę tam chciała spędzać czas, i faktycznie spędzałam tam czas, ale czułam się trochę jak w złotej klatce, ponieważ to było drogie mieszkanie, dużo za nie płaciłam. Nie wychodziłam, siedziałam w domu i w ogóle nie korzystałam z tej Warszawy, ale to dlatego, że po prostu nie umiałam, nie czułam się dobrze. I nie chodzi tylko o to, że czułam się samotna czy. Czy że nie wiem, nie wiem w sumie, co powiedzieć. To jest bardzo złożone. Czułam ogromne przytłoczenie, czułam smutek, czułam złość. Dużo emocji, dużo negatywnych emocji, które spowodowały, że jeszcze bardziej się w sobie zamykałam, że miałam stany przeddepresyjne, że naprawdę źle się czułam. Plus właśnie te kwestie finansowe, gdzie bardzo dużo musiałam wydawać na to mieszkanie, a tak naprawdę w ogóle. Nie różniło się to od tego, jak właśnie mieszkam teraz tutaj z rodzicami i też jestem w domu przez większość czasu. Wiecie o co mi chodzi? I tam jasne, mogłam sobie wychodzić czasami na kolację, na obiad, na śniadanie, gdzieś tam na miasto, chodzić na spacery do parków, a tutaj siedzę sobie z moimi rodzicami, czasami ja robię obiad albo kolację, czasami oni. Wymieniamy się, przy kawce sobie z nimi rozmawiam, więc to aż tak nie różni się od tego mojego życia w Warszawie, bo i tak nie korzystałam z tego w pełni. Mam nadzieję, że już to wyjaśniłam i wiecie o co mi chodzi. Tutaj czuję się dużo spokojniej. Naprawdę przez te dwa miesiące wróciłam tak do siebie, do tego, żeby właśnie mieć czas na nic nie robienie i nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Mam czas na to, żeby po prostu odpoczywać albo żeby właśnie rozmawiać z rodzicami. I czuję się dobrze, w końcu czuję się dobrze, a powiem wam, że ten ostatni rok naprawdę był dla mnie mega, mega ciężki. Mega ciężki najgorszy rok ever, serio. I cieszę się, że już się kończy, cieszę się, że jestem tutaj, czuję się bezpiecznie, spokojnie i dobrze. I to jest dla mnie najważniejsze. Cały czas pracuję. Tutaj przyjeżdża do mnie kurier, odbiera paczki, więc. Ja cały czas zarabiam na siebie, to też, żebyście nie myśleli, że ja tutaj jestem na utrzymaniu. Pracuję na siebie, rozwijam się, myślę właśnie nad rzeczami na nowy rok, więc to było mi mega potrzebne, bo tam już czułam taki naprawdę straszny zastój bardzo dużo negatywnych emocji dużo w ogóle złych rzeczy się wydarzyło w Warszawie w ciągu ostatniego półrocza. Już nawet w dniu wyprowadzki były jakieś tam bardzo nieprzyjemne rzeczy, z tej wyprowadzki pierwszej, więc cieszę się, że wszystko się powoli układa. No i co? Jestem tutaj, to jest moje biuro. Tutaj kiedyś był pokój mojego brata i możecie zobaczyć metamorfozę właśnie tego pokoju na, na kolejnych filmach, które teraz się pojawią. Zaczniemy od sypialni, gdzie zobaczycie, jak wyglądała przed. I zobaczycie, jak wygląda teraz. Zrobię Wam taki mały tur, a potem przejdziemy właśnie do tej części tego pokoju, gdzie tutaj spędzam większość czasu. Zacznijmy od sypialni. Mam widok na wschód, więc w tej chwili tutaj jest najjaśniej. I pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Kiedy wchodzimy, po prawej mamy mój ukochany fotel, który jest mega, mega wygodny. A tutaj jednorożec, którego dostałam kiedyś w prezencie, i tak sobie tutaj siedzi. Tutaj mam taką małą makramę. Kiedyś tutaj wisiał obraz Nowego Jorku, który pomógł mi zmanifestować marzenia o wyjeździe tam. Tak to wygląda. Tu mamy trochę większe oddalenie, żebyście zobaczyli, jaki jest ten kącik. Więc tu mamy wejście, i tu mamy, właśnie, fotel. Kiedy wchodzimy do pokoju, to tutaj mamy, właśnie, moją komodę, lustro. Zaraz tu przejdziemy. Następnie mamy łóżko, które jest wielkie i kiedyś było łóżkiem mojego brata, ale że on już tu nie mieszka, to ja sobie je właśnie tutaj przetargałam. Szafeczka, szafa. Krzesło, kocyk. Tak się prezentuje ten kącik. No i tak. Ja mam mnóstwo rzeczy, i niestety nie mam gdzie ich trzymać, więc tutaj na ratunek przyszły te kartony z PEPKO. Mega Wam je polecam. Tutaj mam w ogóle całą apteczkę swoją, jakieś tam rzeczy. Tam mam dwa kartony z moimi wspomnieniami, pamiątkami, a tam też mam jakieś rzeczy. Tu mam bieliznę ciuchy do ćwiczeń, y, ręczniki. Tam na dole jest waga. I tutaj pokażę Wam właśnie takie swoje rzeczy. Bardzo chciałam mieć taką tacę na perfumy. Wygląda to, tak fajnie estetyk Pinterestowo. Tutaj mam selenit y, w formie takiego księżyca oraz kryształy, których używam na co dzień. Można powiedzieć, że właśnie teraz się oczyszczają. A tutaj mam taki... Kartonik z okularami, bo nie mam innego opakowania, a to jest całkiem ładne, więc mam tam swoje okulary i soczewki. A tutaj mam biżuterię. To jest taki mój nowy nabytek kupiony w Action, więc pokażę Wam, jak to wygląda właśnie. Tak się prezentuje moja szkatułka. Naszyjników trochę mam, ale chciałabym mieć więcej ładnych pierścionków i kolczyków, więc będę sobie powoli jakoś to fajnie kompletować. Także tak to się prezentuje. Nie jest to jakoś super jakościowo wykonane, ale spełnia swoje zadanie, tak? Nie plączą mi się naszyjniki, gdzieś tu mam miejsce, no to wszystko więc jest ok. To łóżko, jak widzicie, jest spore, ale ja uwielbiam duże łóżka. Lubię mieć dużo miejsca i tak śpię, jak widzicie. Tutaj tylko. Co jeszcze? Tutaj mam szafeczkę, tam mam książkę, którą obecnie czytam przed snem. Tu jakieś kosmetyki, chusteczki. I tak trochę to wyczyściłam, żeby tu było jak najmniej rzeczy. Tu mam swoją szafę i no. Musiałam pójść minimalizm, tak? Tam mam półki, tu mam wieszaki, więc e, tak się to prezentuje. Krzesełko, na którym oczywiście zawsze lądują wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, więc wszystkie ciuchy. E, no ale teraz mam tutaj kocyk i moją rękę, którą wcześniej tu odbiłam. Także tak to wygląda. Witajcie w moim królestwie. Na wstępie zaznaczę, że zepsuł się zamek, więc <laughs> musieliśmy to wymontować. Ale spokojnie w pozostałych pomieszczeniach mam klamki. Także to jest moje biuro. Bardzo dużo się tu zmieniło. Już wam pokazuję po kolei, co i jak. Więc to jest część sklepowa. Nawet w sumie odtąd, zaraz wam pokażę. Natomiast odtąd tu. Jest taka część biurowa, salonowa, wszystko ma swoje miejsce. Tutaj mam taki stoliczek, i tu są książki, które obecnie czytam. Ogólnie jest teraz tu strasznie ciemno, ale mam nadzieję, że i tak jakoś to wygląda. Tutaj mamy szafę, w której są, uwaga, kartony i koperty do pakowania. Tutaj też mamy rzeczy związane z pakowaniem. Wszystkie moje przyrządy, możecie zobaczyć. Tak to wygląda i to jest taki fajny myk, bo tutaj jest ładnie, a tu widzicie bałagan, ale tu jest po prostu wszystkie inne rzeczy, które nie chcę, żeby były widoczne. Tu mam całą elektronikę, też te super kartony z Pepko, mój statyw na telefon, lampa, tutaj mam prezenty, tam mam jakieś też kamienie, no i tu oczywiście też mnóstwo kamieni do mojego sklepu. Tutaj już mamy część, tam jest kosz schowany, <noise> tutaj mamy część y, taką moją, gdzie tutaj są jakieś takie rzeczy też dodatkowe, a tutaj mamy kryształy i zaraz Wam pokażę je z bliska. Tutaj mamy kryształy niebieskie, które takie są małe, niepozorne, tutaj jest kilka fioletowych i różowych, to są moje wszystkie karty z afirmacjami, które zrobiłam. Tutaj pięknie bluszcz Opada na tą półeczkę. Tutaj mamy kryształy takie w kolorach ziemi, tutaj lampa solna, jakieś takie rzeczy, dodatki. I tutaj, no, trochę jest nieporządek. Starałam się ogarnąć, ale nie wszystko się udało. Jakieś świeczki, to jest mój kubek do podlewania. No i tutaj takie dodatki. Tutaj mam stolik, który tak sobie jest, i moja mama go pomalowała na biało. Moja mama uwielbia malować wszystko na biało, więc ten stolik też pomalowała. I wygląda fajnie. Mamy moją choinkę super extra fancy. Same światełka, ale w sumie tak mi się podoba. Na parapecie mam natomiast tutaj świeczki czasami. Tutaj jest właśnie kominek. I jakieś. Yy, o, właśnie, ktoś przejechał i zrobił hałas. Kadzidełka, i tak dalej. Tak to wygląda z tej perspektywy szerokiej, więc to jest moje biuro. Tutaj spędzam najwięcej czasu siedząc przy tym biurku. Yy, tu mam. Też jakieś kryształy, karty, takie codzienne rzeczy. Oczywiście zawsze musi być krem, balsam do ust i woda plus zawsze chusteczki. To jest mój taki totalny must have. zawsze, gdzie jestem w tym pomieszczeniu. To te rzeczy muszą być. Tutaj sweter, który najczęściej mam na sobie, bo bywa, że jest mi zimno. Tu mam takie rzeczy typowo biurowe, jakieś swoje dokumenty i tak dalej. Tutaj mam kwiatuszkę, podstawkę, takie coś. Takie coś. Tutaj chciałam użyć już tej kamerki, żebyście zobaczyli, jak to pięknie wygląda. Moje książki i pokażę Wam, że tak. Tutaj są książki takie typowo o rozwoju osobistym. Tutaj trochę też, także poradniki. Tutaj mamy książki bardziej takie miłosne i tak dalej. Tutaj są y, takie thrillery i psychologiczne różne książki. A tutaj są książki magiczne, jakieś takie o kryształach i tak dalej. I tutaj, proszę Państwa, możecie zobaczyć moją drugą część kolekcji. Więc tu mamy wielki turmalin, tam jakieś obsydiany, e, tutaj moje zapachy różne: białe kryształy, karty, kadzidełka, lampa selenitowa i tutaj jeszcze dużo większych kryształów. Tak to się prezentuje. I tam mam kartony. W tamtym kartonie są gry, a tutaj mam albumy ze zdjęciami, spójrzcie na to. Bo tu robiłam ostatnio, uzupełniałam te albumy, wszystkie te trzy, plus ten jeden mały, więc no, jest tu mnóstwo, mnóstwo zdjęć. To jest mega ciężkie ogólnie. Teraz trzeba to zamknąć. Tutaj są jakieś pamiątki, jakieś takie rzeczy do rysowania, i tutaj są książki, które chcę sprzedać. No ale ostatnio. Się nie sprzedają, więc sobie tutaj leżą. Tu mam moje piękne kwiaty, które kocham. Moje dwie monstery, monstery. To była jedna, która kiedyś, jak ją kupiłam, była naprawdę malutka, tak jak te listki. No i spójrzcie, jak urosła. Plus z niej rozsadziłam na tą, więc to jest piękny mój taki botanik element. <grytanie> tak to wygląda. I tu jest kanapa, plus taki stolik. Kanapa, na której też czasami siedzę, a kiedyś to było moje łóżko, bo to się rozkłada. A tak teraz się prezentuje. To jest taki kocyk, poduszki, całkiem fajnie i to jest piękna makrama, którą dostałam od mojej przyjaciółki kiedyś w podziękowaniu za zrobienie jej chyba sesji narzeczeńskiej. To chyba było za to. Tak się wszystko prezentuje. Ten pokój, tutaj z tej perspektywy, możecie zobaczyć. Także tak to wygląda. Jak mogliście zobaczyć, ten pokój był kiedyś pomarańczowy i to wszystko malowaliśmy z moimi rodzicami przed moim przyjazdem, dwa tygodnie chyba przed. Sama przeprowadzka była mega, mega stresująca. Nie wiedziałam nawet, że mam tak dużo rzeczy. Mam naprawdę mnóstwo rzeczy i mogłabym to zrzucić na sklep, ale to nie tylko sklep, to również książki, których mam bardzo dużo, to również jakieś takie rzeczy przyda się. I tak kilka rzeczy musiałam zostawić w Warszawie i po prostu zapomnieć o nich, mimo że, no, kupiłam kiedyś te rzeczy i jest mi przekro. Ale yy, mój cel na Nowy Rok to trochę mniej myśleć o rzeczach i trochę pójść może w minimalizm. Tak, jasne, wiem. Wiem, co myślicie. Ja też nie wierzę w to, co mówię. I zobaczymy. Ale chodzi o to, że naprawdę chciałabym po prostu czuć się lepiej tak jak nie myśląc o tym, że mam jakieś rzeczy. W ogóle miałam jeszcze jedną taką kwestię znaczy, jest dużo takich kwestii i chcę Wam też pokazać, jak to wyglądało z mojej perspektywy, bo kiedy mieszkałam w Warszawie, cały czas miałam takie poczucie, że muszę te rzeczy ze sobą zabierać, to, 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 tam. I jak sobie pomyślałam, że, no, a może bym chciała wyjechać za granicę, nie wiem, na miesiąc, na dwa, na pół roku. No to co z tymi rzeczami? Ja bym miała tam je zostawić i płacić za wynajem, i to jakby w ogóle się nie kalkulowało. Więc ogólnie, jakby wszystko się składało na to, że ja muszę tu przyjechać, tu w moim domu rodzinnym, po prostu zrobić sobie taką bazę, gdzie będę właśnie miała poczucie, że wszystko jest ok, że wszystko jest na swoim miejscu. A jakbym chciała wyjechać, to nadal nie będę miała tego, że z tyłu głowy mam jakieś mieszkanie, które muszę opłacać, albo jakieś rzeczy, które ktoś mi wyrzuci, jak nie wrócę. Więc to takie. Myśli się pojawiały w mojej głowie przez ostatnie miesiące przed przeprowadzką i wszystko skłaniało się ku temu, żebym po prostu wróciła do domu. I powiem wam, że to nie była łatwa decyzja, bo ja przez długi czas mieszkałam w Warszawie 4,5 roku, a wcześniej jeszcze kilka lat też poza domem. Zawsze mówiłam, że nie wrócę już do domu, bo nie czuję się tam dobrze i gdzieś tam tak było po części, ale to się zmieniło. Naprawdę ludzie się zmieniają i ich Poglądy się zmieniają, ich podejście do wielu rzeczy się zmienia, no i właśnie ja się w taki sposób zmieniłam. Czuję się tu bardzo dobrze. Wiadomo, są plusy i minusy mieszkania z rodzicami, ale ja mam najlepszych rodziców na świecie i nie wyobrażam sobie, żeby teraz było inaczej, że dalej miałabym mieszkać w tej Warszawie. Naprawdę byłoby mi ciężko, więc cieszę się, że tu jestem i jest mi dobrze. Jak widzicie, jestem uśmiechnięta i zadowolona, więc dajcie znać, co sądzicie o tej metamorfozie, o moim. Mojej części domowej. I czy chcecie jakieś vlogi z codzienności tutaj? Jest ciemno, więc w ogóle nie chce mi się zazwyczaj nagrywać, ale może jakoś tam będziemy to ogarniać i może coś się uda ponagrywać. Obecnie stopił się śnieg, nie ma już zimy, jutro ma być 8 stopni. No ale właśnie, może pokazałabym Wam takie życie na wsi, bo mieszkam na wsi. Chodzę czasami na spacery, za rzadko zdecydowanie. Ale mam swoje powody. Zazwyczaj, kiedy to idę z pieskiem, bo sama trochę się no nie, nie chodzę po prostu. Także tak to u mnie wygląda. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się wkrótce.